Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Temat akumulatorów do wózków inwalidzkich dla mnie był bardzo trudnym i ciężkim tematem, bo na samym początku swojej działalności w mojej firmie Świat Akumulatorów sprzedawaliśmy akumulatory takie dedykowane do wózków, ale spora część tych akumulatorów niestety w drugim roku wracała, klienci byli niezadowoleni, dość dużo nieprzyjemności było, że klient nie był w stanie do końca zrozumieć, że zużycie takiego akumulatora przy takich cyklach lekkiego doładowania, później mocnej eksploatacji, później znowu niepełnego doładowania, było tak niewiele zrozumienia po stronie klientów bardzo często, że w pewnym momencie zrezygnowałem ze sprzedaży akumulatorów do wózków inwalidzkich, odpuściłem sobie całkowicie ten temat. Jakiś czas temu pojawiły się na rynku akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Miałem już lekkie przeczucie, że to może być fajny kierunek. Nadal te akumulatory tanie nie są, ale koszt zakupu już jest sporo tańszy niż powiedzmy 2, 3, 4 lata temu akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, które można śmiało zastąpić akumulator żelowy. Różnica jest taka, że przyzwoity akumulator, czy też dobry akumulator żelowy, 500 do 700 cykli rozładowania od tego DOD 75% jest w stanie wytrzymać, natomiast bardzo przyzwoitej klasy akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe przy rozładowaniu o 100% mogą nam dawać do 3000 cykli pracy. Oczywiście są to cykle w warunkach laboratoryjnych, czyli plus 25, tak jak przewidują producenci. Natomiast jest to już bardzo ciekawy kierunek. Za chwileczkę poznacie Jacka, osobę, która na co dzień jeździ na wózku inwalidzkim i ona opowie nam o swoich doświadczeniach odnośnie wymiany akumulatora żelowego na akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. 3, 4, dawaj! Stop. 8 sekund. Zaraz zmierzymy. Poznajcie. To jest Jacek. Cześć Jacku. Cześć. Mieliśmy okazję poznać się tylko telefonicznie. Teraz znamy się już na żywo. Wyjdziemy poza targi z tego względu, że tutaj co chwilę coś jest gadane przez mikrofon. Idziemy tam i zapraszam Cię na krótki wywiad. Jacek, jesteś jedną z niewielu osób, które już stosuje akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe w swoim wózku. Tak. Czemu zdecydowałeś się na wymianę? Nie kupujesz tak jak wszyscy, ani żelów, ani AGM-ów. To znaczy, pierwsza moja przygoda z akumulatorami litowymi miała miejsce 2 lata temu, gdy zobaczyłem je w internecie. No początkowo bałem się, była to nowość, wszyscy mi mówili, że no nie są to dobre rozwiązania, że to są rozwiązania łatwopalne. Jednakże po kilku rozmowach przekonałem się do tych akumulatorów, powiedziałem, no jak cię zaryzykuję, nie będę wiedział. Kupiłem wtedy 2 te akumulatory z dofinansowania z Pefronu, chłopaki mi je zamontowali i już po pierwszej jeździe było widać kolosalną różnicę. Ten wózek wcześniej przejeżdżał około 20 km na bateriach żelowych i to dobrej klasy. Gdy sprawdziłem licznik, przy rozładowaniu tych akumulatorów nie dowierzałem. Ten wózek przejechał 74 km na jednym naładowaniu. Wtedy stwierdziłem, że tak, to jest to, co powinna mieć każda osoba niepełnosprawna w swoim wózku. Nie bawić się w żadne akumulatory żelowe, kwasowe, czy jakiekolwiek tanie rozwiązania. Uważam, że lepiej dołożyć, zamontować porządne akumulatory i jak ja to mówię, zaspawać wózek całkowicie, tak żeby do niego nie zaglądać, Sej, bo nie trzeba. Łatwo ci powiedzieć, bo pewnie masz dobrą pracę, pewnie dobrze zarabiasz i dla ciebie wydanie powiedzmy 3000, bo masz 200 u siebie, tak? Jedna taka setka kosztuje 3000 zł, dwie to mamy 6000 zł, doliczmy do tego ładowarkę w okolicach 400, no powiedzmy 6500 zł kosztuje przeróbka takiego wózka i no powiedz to teraz osobie, która ledwie łączy koniec z końcem. To znaczy, jeśli chodzi o zakup akumulatora, można skorzystać z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To który, jest ten PFRON? Tak, tak, wkrótce. Który w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd dokłada do 3800 zł. Można również skorzystać z dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach naprawy wózka inwalidzkiego. Plus program dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które jest realizowane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, PCPR-y,
No dobrze, Jacku, ale ten można ze wszystkich trzech skorzystać? Można łączyć do finansowania razem, nie ma żadnych przeciwstaw. I można uzyskać taką kwotę rzędu 6,5 tysiąca złotych na zakup tego łącznie? To znaczy 6,5 tysiąca to może i nie, no ale około 5 tysięcy można uzyskać do finansowania w sumie, czyli, do tych akumulatorów. Czyli jeżeli ktoś by się dobrze zakręcił, dobrze popisał wnioski, poskładał odpowiednie wnioski, to powiedzmy rozwiązał... 1000 złotych by musiał dołożyć z własnej 1500, dwa, no bądźmy realistami, około 2,5 tysiąca. No niekoniecznie. Myślę, że nawet około 1000 zł jest wiele fundacji, która też może dofinansować. Dobra, 1000 zł, czyli inwestycja na poziomie trochę czasu plus 1000 zł i można wymienić sobie akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe do wózka łącznie z ładowarą. Całym sprzętem, tak, który jest niezbędny. Ty też troszeczkę zainwestowałeś, bo tak, widzę, że masz zamontowany na pewno bocznik u siebie. Kulometr z bocznikiem, z wyświetlaczem, który pokazuje aktualnie procent akumulatora, pozostała ilość amperogodzin, czas przejazdu, aktualne napięcie. Tu akurat w tej chwili pokazuje nam prąd, który jest niezbędny do zasilania sterownika, do podtrzymania. W momencie jazdy wózkiem pokazuje się aktualny pobór prądu przez silniki i czas, ile zostało mi do przejazdu. Po takim rozładowaniu jak długo ci się ładował ten wózek? 3,5 godziny ładowarką 20-amperową. Dobra, a poprzednio jak miałeś akumulatory żelowe, ile trwało ładowanie? Po rozładowaniu no do tej granicznej normy, czyli 75% energii zostało zabrane z akumulatora, trzeba było ładować 10 do 12 godzin, przez co po prostu na ten okres byłem wyłączony z normalnego funkcjonowania. A tutaj nawet jakbyś mało spał, to jesteś w stanie naładować? Tak. Te akumulatory są do tego stopnia szybkie, że nawet jadąc do przychodni mogę mieć ze sobą ładowarkę, wpiąć się tam i regularnie akumulatory doładowywać, tak żeby mieć cały czas pewność, że wózek mi nie stanie. Dobra, Jacek już przeniesiony na ręczny wózek. I teraz co dalej? Więc tak. Po zdjęciu siedziska pokazuje nam się serce. Dobra, słuchajcie, jedyne co tak. Mamy wymienione akumulatory na litowo-żelazowe. Na pewno w waszych wózkach nie ma bocznika, to jest dodatkowo domontowana informacja, żeby w tym miejscu na wyświetlaczu pokazywały się informacje o tym, jaki jest poziom rozładowania akumulatora, na ile jeszcze wystarczy przy poborze. Widzę, że akumulatory połączone są w szereg, czyli zostaje nadal nam pojemność na poziomie 100 Ah, ale już jest razem bateria o napięciu 24 V i widzę, że zastosowałeś balanser. Tak, chodzi o to, żeby akumulatory były na jednakowym poziomie, obydwa doładowane. Dobrze, widzę, że masz tak, wyprowadzone zupełnie osobny system ładowania pod ładowarkę typowo pod litowo-żelazowo-fosforanowe akumulatory, ale powiedz mi tak, gdybym przyszedł ze zwykłą ładowarką, podpiął sobie tutaj plusa, tu minusa, no to kurczę, tutaj widzę przewód do elektroniki. Mógłbym narobić trochę kłopotów. Wtedy może dojść do uszkodzenia elektroniki, jednakże... Nie pytam bez kozery, prawda? Przewód, bo zauważyłem. Tak, jest możliwość odłączenia układu elektronicznego, jednakże w przypadku ładowarki nie ma takiej potrzeby. Dobra, czyli powiedz mi tak, gdybym sobie to odkręcił, czy jest rozłączony wózek? Odkręcamy, zdejmujemy oczko i jest wózek odłączony. I jest odłączony, okej. Okay. Wtedy mógłbym podłączyć dowolnie inną ładowarę do ładowania tego i nadal będzie pracował balanser, bo balanser jest spięty tutaj na drugim obwodzie. Tak jest. No więc tak wygląda wózek Jacka od środka, widzieliście go. Ja już będę żegnał się z Jackiem, dzięki ci Jacku. Więcej nie powiem, bo mi się coś cisnęło na usta, nie wiem czy wypada. Jeszcze tylko jedną rzecz cię zapytam. Tak? Inwalida czy niepełnosprawny? Niepełnosprawny. Niepełnosprawny, bo przepraszam, ja jestem słaby w tych tematach, wolę zapytać. Jacek jest na tyle otwarty. Niepełnosprawny. Tak. Dobra. Jacek, jeszcze takie jedno pytanie. Gdyby inni niepełnosprawni mieli kłopot z tym, jak się odnaleźć i tak dalej, możemy pod filmem zamieścić jakiś kontakt do ciebie? Nie ma problemu, zawsze udzielę pomocy. Tak, żeby po prostu, no wózek musi zasobić nogi. Także ja zamieszczam pod spodem w opisie namiary na Jacka, plus linki do mojego sklepu, pamiętajcie, u mnie najlepiej, najtaniej, to oczywiście żarcik. No i to na tyle. Do zobaczenia, pozdrawiamy z Warszawy, z Nadarzyna. W zasadzie Nadarzyn to Warszawa, czy to jest coś osobnego? Tak, ja już Krzychu, ty jesteś lokalny, co to jest? To jest Warszawa jeszcze? Nie, to już nie jest jeszcze, to już nie jest jeszcze Warszawa. Cześć. Cześć. Krzysiek. Nie jest jeszcze Warszawa, nie jest też już Rzeszów.
Nadarzyn. Ale Nadarzyn. Tak. Pozdrawiamy serdecznie z Nadarzyna, takiej miejscowości, gdzie jest McDonald's i dużo stanowisk targowych, duży parking i Jacek i wszyscy. Pozdrawiam i pamiętajcie, co trzeba robić, Jacek? Powiedz, że trzeba lajkować i subskrybować. Oczywiście, zgadza się. No, do zobaczenia, cześć.